Kolejny rok dobiega powoli końca. Zbliża się czas wielkich podsumowań. Firmy pokazują swoje roczne zarobki lub ich brak, a ludzie zatrzymują się na chwilę, by obejrzeć się za siebie i zastanowić, jaki był ten rok. Zaraz potem miliony osób na całym świecie patrzy również w przyszłość i stawia sobie kolejne postanowienia noworoczne, które, jak pokazują badania naukowców, są porzucane po 2, góra 3 tygodniach od nowego roku. Co ciekawe, postanowienia noworoczne dotrzymuje jedynie 8% ogółu ludzi. W dzisiejszym wideo postaramy się przyjrzeć temu tematowi i sprawić, abyś ty znalazł się w gronie osób, które pod koniec roku będzie mogło się pochwalić dotrzymaniem obietnic złożonych samemu sobie. Pokażę wam aż 5 skutecznych kroków do osiągnięcia sukcesu na tym polu. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Aby podnieść was nieco na duchu po tych początkowych, ponurych statystykach, które nie dają nam wielkich szans na zwycięstwo, powiem, że te osoby, które w ogóle podejmują jakiekolwiek postanowienia noworoczne, mają 10-krotnie więcej szans na ich realizację niż te, które w ogóle nic nie postanawiają ze sobą zrobić. Mało tego, kiedy ustalicie sobie kilka postanowień noworocznych, ale na koniec roku uda wam się zrealizować chociażby tylko jedno, możecie czuć się zwycięzcami. Ja sam zrealizowałem tylko 3 z 5 postanowień noworocznych na ten rok, ale i tak daje to niesamowity kopniak, aby w przyszłym roku uszczuplić listę swoich marzeń do zrealizowania. Zanim jednak zaczniecie tworzyć listę postanowień noworocznych na ten rok, musimy odpowiednio się do tego przygotować. Kiedy wyruszamy w daleką podróż, musimy spakować wszystkie niezbędne rzeczy, jak również przeanalizować mapę, która pokaże nam, jak dotrzeć do celu. W przeciwnym wypadku wasza wyprawa skończyłaby się zupełną klęską. Wyobraźcie sobie, że wyruszacie na biegun południowy w tym, co macie na sobie. Taka wyprawa zakończyłaby się totalną klęską. Tak samo musimy przygotować się do naszych postanowień noworocznych. Nie możemy z dnia na dzień powiedzieć sobie, że w tym roku na przykład rzucam palenie, albo w 2021 rzucę 10 kg. Taka taktyka nie ma szans na powodzenie. W związku z tym musimy zacząć naszą podróż od dobrego przygotowania. Pierwszym krokiem, aby zrealizować nasze postanowienia noworoczne, jest nie ich wypisanie, lecz zastanowienie się, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Dla przykładu, wiele osób chce schudnąć. Co jednak kryje się za tym postanowieniem? Czy chcesz lepiej wyglądać? Stać się bardziej pewny siebie? A może twój lekarz powiedział ci, że musisz schudnąć, bo w innym razie wylądujesz na tamtym świecie? Należy więc usiąść i na spokojnie zastanowić się, co tak naprawdę kryje się za celami, jakie chcę osiągnąć. Często możemy dojść do niezwykłych stwierdzeń, kiedy to okazuje się, że za naszym głównym postanowieniem noworocznym, jakim jest wyjazd na Karaiby, kryje się tylko i wyłącznie chęć zaimponowania naszym znajomym. Dlatego tak ważna jest szczerość ze samym sobą, co wcale nie jest takie proste. Ludzki mózg gra w niesamowitą grę, która polega na torpedowaniu własnych działań. Każde postanowienie noworoczne niesie ze sobą zmiany, które najczęściej wiążą się z bólem, czy to psychicznym, czy fizycznym. Dla przykładu, kiedy chcemy rzucić papierosy, nasz mózg będzie wynajdywał tysiące wymówek, aby tego nie uczynić. A kiedy nawet zaczniemy proces wychodzenia z nałogu, nasz mózg będzie dążył do powrotu do dawnych nawyków, które najczęściej są dla nas szkodliwe. To dlatego tak wiele osób, zaczynając zmiany w swoim życiu, wytrzymuje w postanowieniach noworocznych jedynie 2-3 tygodnie. Po pierwszych sukcesach następuje powolny proces powrotu do starych nawyków. Kiedy to na przykład ktoś wyznacza sobie, że będzie biegał dla zdrowia 2 razy w tygodniu, jego pierwsze dni będą bardzo obiecujące. Jednak po kilku treningach pojawi się zniechęcenie. Mózg zacznie podsuwać różne wymówki, aby tylko nie pójść trenować. Dla przykładu, myślisz sobie, pobiegam wieczorem. Kiedy jednak przychodzi czas treningu, musisz akurat coś pilnego zrobić. Myślisz sobie, okej, wstanę jutro z rana i pobiegam. Rankiem jednak zasypiasz, więc myślisz sobie, pobiegam wieczorem. Ale wtedy pogoda się psuje i pada deszcz. Więc przekładasz trening na kolejny dzień i kolejny, a po kilku dniach dochodzisz do wniosku, że to nie ma większego sensu i poniosłeś porażkę. Ten schemat można przenieść na dowolne postanowienie noworoczne. Dlatego też tak bardzo uczulam was na zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w waszej głowie. To ona jest odpowiedzialna za wasz sukces lub porażkę. To, gdzie teraz aktualnie się znajdujemy i kim jesteśmy, jest pokłosiem podejmowanych przez nas decyzji.
kiedy wiemy już, jak należy podejść do postanowień noworocznych od strony mentalnej, czas na ich przygotowanie. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest zapisanie swoich postanowień na kartce. Najgorszym, co możemy zrobić, to powiedzieć sobie: w tym roku zmieniam to, to i to. Jeżeli nie zapiszesz swoich celów na kartce, równie dobrze możesz zaprzestać ich realizacji. Ludzie są zapominalscy i jeżeli codziennie nie przypomni się im najważniejszej sprawy, za jaką walczą, zapomną o niej bardzo szybko. W związku z powyższym musicie wziąć kartkę i zapisać wszystko, co chcecie osiągnąć w danym roku, a następnie przykleić tą kartkę najlepiej na własnym czole. Oczywiście żartuję. Może nie na czole, ale w miejscu, gdzie codziennie będziecie ją widzieć. Może to być lustro w łazience, może to być biurko w pracy. Grunt to widzieć swoją listę zadań codziennie, tak aby pamiętać, o co walczymy i dlaczego walczymy. Drugim bardzo ważnym aspektem jest takie zapisanie celów, aby były one mierzalne. Nie możecie napisać sobie na kartce, że w 2021 roku schudnę albo zacznę biegać. Schudnąć można kilogram lub 25 kg. Biegać można do sklepu po piwo, ale równie dobrze można biegać i 10 km dwa razy w tygodniu. Kiedy nie sprecyzujemy naszych postanowień noworocznych, nic nam nie przyjdzie z ich wypisania na kartce. Musimy więc dokładnie i precyzyjnie określić, czego tak naprawdę chcemy. Chcę schudnąć 5 kg. Chcę przebiec półmaraton w Warszawie w sierpniu. Mając jasno wytyczone cele, możemy przejść do kolejnego kroku, jakim jest skonstruowanie planu działania. Co z tego, że mamy jasno sprecyzowane cele spisane na kartce, skoro nie wiemy, jak dojść do ich osiągnięcia? Nasze noworoczne postanowienia muszą zostać teraz rozłożone na czynniki pierwsze. Musimy stworzyć plan działania, swoistą trasę, która zaprowadzi nas do celu. Jak wam się wydaje, dokąd zajedziemy, kiedy nie wyznaczymy sobie trasy? Dokładnie, donikąd. Kiedy więc będziecie chcieli na przykład zrzucić 10 kg, musicie ułożyć zarówno plan ćwiczeń, jak również dietę, która wam w tym pomoże. Być może będziecie musieli wybrać się do dietetyka lub na siłownię do trenera, aby mógł ułożyć wam plan ćwiczeń. Trzeba wykonać wiele akcji, aby skonstruować plan działania, który rozciągnięty zostanie na nadchodzące tygodnie i miesiące. Kiedy będziemy go posiadać, nasza droga staje się łatwiejsza, a cel zostaje skrystalizowany. Mamy wytyczone jasne cele. Widzimy, jaka droga do nich prowadzi i co należy zrobić, aby je osiągnąć. Kolejnym krokiem jest zadanie sobie kilku ważnych pytań. Po co mi to? Dlaczego to robię? Czy zapłacę cenę? Każda zmiana w naszym życiu, którą chcemy wprowadzić, będzie wiązała się z bólem. Teraz, kiedy widzimy, jaka droga nas czeka, czas zastanowić się, czy będziemy chcieli podążać tą drogą. Czy starczy nam sił, aby odmówić sobie słodyczy, nawet kiedy znajomi będą się zajadać? Czy wykrzeszemy z siebie energię w pochmurny i zimny styczniowy dzień, aby pójść pobiegać? Czy odmówimy papierosa, kiedy poczęstuje nas znajomy? Czy zamiast oglądać ulubiony serial, będziemy do późna pracować nad naszym projektem? Czy chcecie zapłacić cenę? To pytanie, na które nie da się odpowiedzieć szybko. Warto zadawać je przez kilka dni i uczciwie odpowiedzieć sobie na nie. Jeżeli nasza chęć zmian nie będzie większa od cierpienia, jakie będziemy musieli ponieść, aby osiągnąć nasz cel, nie uda nam się go zrealizować. I tutaj wcale nie chodzi o motywację, bo motywacja przychodzi i odchodzi. Tutaj chodzi o nasz wewnętrzny napęd i pewien rodzaj, można by nawet rzec, złości na określony stan rzeczy, którego to nie jesteśmy w stanie dłużej tolerować. To właśnie dzięki temu wiele osób potrafi w rok schudnąć 100 kg, czy zacząć biegać ultramaratony. Jest to nasze wewnętrzne nie, środkowy palec pokazany tym, którzy w nas nie wierzą. Z takim nastawieniem potrafimy demolować wszystko, co stanie na naszej drodze do celu. Kolejnym, piątym krokiem na to, aby zwielokrotnić szansę na to, że nasze postanowienia noworoczne zostaną dotrzymane, jest powiedzenie swoim bliskim o tym, co planujemy. Łatwo jest nie dotrzymać słowa samemu sobie, ale kiedy powiemy swoim najbliższym, że na przykład przestajemy jeść fast foody w 2021 roku, istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że dotrzymamy naszej obietnicy. Zwykły wstyd spowodowany kompromitacją przed znajomymi może stać się niesamowitym motywatorem do działania. Ostatnim trikiem, jaki proponuję wam zastosować podczas realizacji waszych postanowień noworocznych,
jest technika małych kroków. Wywodzi się ona z japońskiej filozofii Kaizen i polega ona na konsekwentnym wprowadzaniu minimalnych zmian w naszym życiu. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Jeżeli chcecie na przykład zacząć regularnie ćwiczyć, to pierwszego dnia treningu nie masakrujcie się 5-kilometrowym biegiem czy godzinnym treningiem na siłowni. Po czymś takim nie będziecie w stanie się ruszyć i na drugi dzień postanowienie noworoczne będzie znacznie mniej seksowną wizją jak jeszcze dzień wcześniej. Zamiast tego zróbcie coś minimalnego, jedną pompkę, albo przysiad, lub nawet przebierzcie się tylko w dresy do biegania. Wydaje się to głupie, prawda? Przecież my od razu chcemy stać się kulturystą, tylko że na to wszystko potrzeba czasu i samozaparcia. Taka minimalna aktywność nie zniechęci Was do działania, podtrzyma budowę nawyku i wyrobi pozytywne skojarzenia z ćwiczeniami. Po pierwszym dniu takiego treningu możecie zrobić drugi minimalny krok i zrobić na przykład dwie pompki lub pompkę i przysiad i tak dalej, stopniowo i powoli przesuwając swoją granicę. Technika małych kroków pomoże Wam przejść przez najtrudniejszy okres, jakim jest początek zmian. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się procesowi tworzenia postanowień noworocznych. Dowiedzieliście się, jak należy podejść mentalnie do tego zadania, jak również w jaki sposób należy sporządzać swoje noworoczne cele po to, aby osiągnąć sukces. Na sam koniec tego materiału chciałbym przede wszystkim życzyć Wam powodzenia i zarazem pogratulować Wam, że chcecie zmian w swoim życiu. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście pozostawili krótki komentarz z Waszą opinią na temat tego wideo lub postanowieniem noworocznym, jakie chcecie zrealizować w 2021 roku. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.